Czołem, kapitanowie! Szparagus z tej strony! Moi drodzy, mamy kolejny materiał. Zajrzałem sobie na kanał. Ostatni materiał z Benhama był przeze mnie nagrany, wrzucony w lutym tego roku, więc trochę czasu już minęło od tego momentu. Dzisiaj chciałem wam pokazać bitewkę kolegi Morgula. Bardzo fajną, która również wyląduje w serii z tępką do góry. Kolega wykorzystuje tutaj potencjał ilości torped. Jak widzicie, torpedy można zrzucać z obu burt okrętu, z jednej 8 i z drugiej 8, dwie wyrzutnie po 4 i zawsze jest tutaj szansa, że uda się coś tam złowić na te torpedki. Zobaczymy, jak będzie w tym wypadku, czy tutaj się coś uda złowić, czy też się nie uda. No, te torpedy tam już gdzieś do granic tego kapa wypływają. Teraz są rzucone tutaj w troszeczkę innym kierunku. Tam niszczyciela żadnego nie było, w którym były te torpedy rzucone. Kamuflaż okrętu 5,9 km. Tutaj jest też taka nie najgorsza artyleria na tym niszczycielu i już widzimy, gdzie jest wrogi niszczyciel i będziemy mogli próbować rzucić torpedy w jego kierunku. Prawdopodobnie te torpedy nie trafią, ponieważ moi drodzy, widać było, skąd te pociski lecą. No, i chyba jesteśmy poza zasięgiem hydrozetki. W tej chwili nie jesteśmy wykryci, ale tu trzeba się z tego kapa jak najszybciej oddalić, ponieważ jeżeli zetka by do nas podpłynęła, abyśmy byli w dymie, no to zetka by nas widziała, mogłaby nas złapać na hydro. My tego okrętu byśmy prawdopodobnie nie dostrzegli. No właśnie, zobaczcie, zetka tutaj świadomie się zaczęła do kolegi Morgula zbliżać, no i w tym momencie trwa wymiana ognia artyleryjskiego. Trzeba oczywiście uważać na torpedy wrogie potencjalnie, które mogły być wystrzelone. Zetka teraz widzicie wpływa na torpedy, no i tutaj mamy dewastujące uderzenie i pierwszą krew. Udało nam się tak naprawdę przetrwać, bo to nie była łatwa potyczka. Tutaj mogło się wiele niedobrego wydarzyć. Jest jeszcze, zobaczcie, Yutland. To jest ten drugi niszczyciel, który był tutaj widoczny. No i teraz będziemy mogli skorzystać jeszcze z potencjału prawdopodobnie tego naszego dymu, który zrzuciliśmy. Torpedy się przeładowują dosyć szybko, jak widzicie, i dzięki temu można tymi torpedami tutaj naprawdę spamować. Mam nadzieję, że przypadkiem gdzieś tam nasz Ostergotland nie zmieni kursu i nie postanowi wpłynąć na te nasze torpedy. No teraz Jutland tutaj, jeżeli chodzi o artylerię, to ma przewagę nad Ostergotlandem i spokojnie będzie mógł tutaj tą naszą jednostkę rozstrzelać. Morgul wie, że działa, mimo że mają taką trajektorię, to można nimi nawet na większych obrażeniach robić obrażenia. Na większych dystansach, przepraszam, robić obrażenia. No i mimo że ten okręt był tak daleko, no postanowił tutaj do tego Jutlanda postrzelać. Niestety nasz niszczyciel chyba tam został gdzieś zatopiony na kapie B i Jutland sobie bierze w tym momencie tego kapa za darmo. Raczej tam mu nikt nie będzie przeszkadzał. Kitakaze sojusznicze jest przy kapie C, raczej się nastawia tam na Alaskę, być może Der Grosse i Alzację. No i mamy gdzieś tam za plecami na kapie A wsparcie, jest Jean Bart, jest Georgia, jest Agir i będziemy mogli tu próbować sobie bezkarnie podpływać do przeciwnika. Nie widzę, żeby tu był jakiś okręt, który mógłby mieć radar. W związku z powyższym będzie można tutaj podpłynąć i sobie po prostu najzwyczajniej w świecie porzucać troszeczkę tymi torpedami. One teraz się przeładowywują szybciej. Chyba tu adrenalina wchodzi w grę. Ponad połowę HP Morgul stracił. No i zobaczymy, czy któryś z tych pancerników, które tutaj są, zdecyduje się wypłynąć spoza tej wyspy. No, pierwszą naszą ofiarą może być Musashi. Prawdopodobnie na te pierwsze torpedy się nie załapie. Jeżeli się załapie, to być może na jedną, ale te drugie rzucone torpedy już były rzucone również w sposób bardzo przemyślany. Zobaczcie, kilka tych torped Musashi tutaj połknie. Zobaczcie, jak dużo z puli punktów wytrzymałości stracił. Mamy w tej chwili ponad 75 000 obrażeń. No i poszła jeszcze jedna wiązka torped, prawdopodobnie gdzieś tam w kierunku, wydaje mi się, Rona. W tym momencie Der Grosse wrogie próbuje, zobaczcie, pchnąć tutaj do przodu. On wie, że takie stacjonarne granie to nie będzie nic dobrego, no ale w tej sytuacji, przy takim szybkim przeładowaniu tych torped dla kapitana tego niemieckiego 9-tierowego pancernika również może być zgubna ta sytuacja. Jeżeli nie zmieni kursu i prędkości, to myślę, że tutaj którejś z tych torped przyjmie. Nawet jeżeli miałby odpalone hydro, to no, 8 torped będzie mu trudno wyminąć. On może część z nich wyminąć, ale na pewno mam wrażenie, że nie wszystkie. O właśnie, zobaczcie, tutaj przyjął znowu 4 torpedy. No i w tym momencie jeszcze tutaj przypłynął Ron. Od tego Rona będzie trzeba się jak najszybciej oddalać i to właśnie w takiej pozycji, jak to się dzieje teraz, żeby chłop nas nie złapał na hydro. Ten dym będzie trzeba porzucić. On tutaj raczej przez nas wykorzystany nie będzie. Jedynie co moglibyśmy zrobić, to oczywiście, gdy się oddalimy od Rona poza zasięg spota, zmienić kurs w kierunku Kappa Bravo i go pospotować dla naszych sojuszników. Kapitan Rona zdecydował się na strzelanie. Trochę zbagowana, widzę, ta powtórka. Zdecydował się na strzelanie do naszych tutaj sojuszników, no i to powoduje, że jest wykryty. Teraz jeszcze 2 torpedy dostał kapitan tego niemieckiego pancernika. No i Georgia prawdopodobnie dzięki temu, że tam mogło działać hydro, zwolniła, nie załapała się na te torpedy. W tym momencie jeszcze kolejne torpedy rzucone w kierunku Rona, no i będzie trzeba się od niego tutaj oddalać. Jestem ciekaw, czy kapitan tego krążownika używa w tej chwili sondy, czy też jej nie używa. Tutaj torpedki puszczone nie po pasku, jak widzieliście, w kierunku Georgii. To jest założenie, że ona będzie manewrować lub zmieniać prędkość. Prawdopodobnie kapitan Rona wyminie te torpedy, tak też się stało. Jest możliwe, że faktycznie gdzieś tam to hydro pracuje. No i jeżeli się następne torpedy przeładują, no to oczywiście tutaj podejrzewam, będą kolejne rzucane torpedy. 135 000 obrażeń na ten moment, 12 ulokowanych torped tutaj w celu, jeżeli chodzi o ostrzał przeciwnika. No i tu jeszcze trzeba wyłączyć pelotkę, między innymi właśnie po to, aby nie być wykrytym przez te, nie, tu chyba spotterplane albo myśliwce chyba. To spotterplane jest, tak, żeby spotterplane nas tutaj nie wykrywał. Duże wiązki torped w kierunku Rona. Zobaczymy, czy uda się gościa tutaj upolować jakąś torpedką. No, wystarczy, że trafi jedna i to już dwie i to już dość mocno potencjał tego krążownika osłabi. Ale cały czas udaje się wywinąć gdzieś tam spod noża temu kapitanowi. No i teraz najprawdopodobniej tutaj będzie, mam wrażenie, podejście pod Georgię. Być może za chwilę dostaniemy spota, ale za 7 sekund mamy przepraszam, dymek i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ten dymek trzeba oczywiście postawić. No, Georgia mogłaby nas tutaj zjeść tą swoją bardzo dobrą artylerią dodatkową. Jak widzicie, manewruje kapitan tego pancernika, zmienia kurs, ale myślę, że w końcu te torpedy dosięgną celu. Tak też się stało. Mocno uszczuplony pancernik został zatopiony w wyniku zalania, z tego co widzicie, czyli tam najprawdopodobniej był po erce lub nie zdążył erki odpalić. No i zostaje nam Musashi, które się podleczyło. Jak widzicie, kapitan Musashi zdecydował się wpłynąć na Kappa Alpha. No i w jego kierunku również zostaną wystrzelone torpedy. Zobaczymy, czy jegomość będzie próbował się tutaj przemieszczać do przodu, czy będzie chciał przejąć tego Kappa, jaki on tutaj ma plan na swoje dalsze tutaj, na swoją dalszą egzystencję na tym Kappie. No i teraz idą już torpedy spersonalizowane tutaj w kierunku ponownie krążownika. Niestety przegraliśmy, zobaczcie, na Kappie Charlie najprawdopodobniej to spowoduje, że bitwa będzie przegrana. No, w naszym teamie sojusznicy tutaj mają raptem 13 tysięcy, jeżeli chodzi o pulę punktów wytrzymałości. Teraz jeszcze z awarią silnika RON dostaje i z zalaniem, jak widzicie, udało się przekroczyć 200 tysięcy obrażeń dzięki temu ostatniemu trafieniu w krążownik. No i wszystko wskazuje na to, że będzie to bitwa, moi drodzy, przegrana. Tutaj już się nie da tego wygrać. Przewaga przeciwnika jest miażdżąca. Kolega został sam, ale jeszcze skuteczne torpedowanie tego niemieckiego krążownika. Prawdopodobnie ta awaria silnika spowodowała, że on był dość taki nieruchawy. No i następne torpedy Morgul postanowił wystrzelić do Musashi. W tym momencie jest blisko 230 tysięcy obrażeń. No i jeżeli to Musashi przyjmie kolejne, a może tych obrażeń przyjąć ponad 20 tysięcy. Widzę, że tam regeneracja HP wjechała. Zobaczymy, czy uda się zatopić ten okręt. On ma dość dobrą obronę przeciwtorpedową i to może spowodować, że te obrażenia wpadają troszeczkę mniejsze. Zobaczmy, jak to dalej będzie wyglądało. Czy tu Musashi postanowi się ruszyć, czy też nie. No, będzie cały czas gdzieś tam w kierunku tych naszych torped starał się chłopina płynąć dziobem. Nie sądzę, żeby mu to zbyt mocno pomogło. Być może pomoże mu manewrowanie jakieś tam prędkością, przy czym trzeba wziąć pod uwagę, że Musashi, jeżeli chodzi o przyspieszanie i zwalnianie, no to jest takie dość nieruchawe, jak większość pancerników, ale ono jest naprawdę... No i kolejne torpedy. Oj, chciałem powiedzieć, że wyminął, ale tym razem dostał z zalaniem i to zalanie, mam wrażenie, w tej chwili zaczęło pracować na naszą korzyść. No i myślę, że okręt zostanie zatopiony za chwileczkę, bo regeneracja HP była użyta wcześniej. Tu jest jeszcze awaria silnika. Mamy 5. fraga i jest Kraken. No i zobaczmy, co tutaj się jeszcze dalej wydarzy. Tam są z tamtej strony, słuchajcie, dwie Alaski. Jeżeli mają jeszcze radary, no to będzie ciężko coś podziałać przy Kappie B, ale jest jeszcze Ryga z radarem. No będzie trzeba teraz spróbować jeszcze kogoś ustrzelić, bo tak jak powiedziałem, bitwy wygrać się tutaj już nie da. Tutaj jest tylko i wyłącznie walka o damage, walka o wynik i cały czas prawa, lewa burta i rzucanie torped. Te torpedy się przeładowywują bardzo szybko. To się naprawdę dzieje błyskawicznie, bym powiedział. No i zobaczymy, czy jeszcze się któryś z tych krążowników, być może pancerników, uda ustrzelić. No, ciężko im będzie tu Morgula wykryć. Jeżeli żaden z tych okrętów nie ma radaru, a jest to wielce prawdopodobne, że te radary zostały już wszystkie wykorzystane. Jest 3 minuty do końca bitwy. Tam pewnie one były wykorzystane podczas walki przy tamtym Kappie. No i tu jeszcze będą szły torpedy. Zobaczcie, moi drodzy, do Alzacji najprawdopodobniej. Pytanie, czy starczy czasu na to, aby jeszcze jakieś torpedki tu wsadzić i ile tych torped uda się zaaplikować? Oj, tutaj ewidentnie polowanie na Alzację, aczkolwiek nie jest wykluczone, że Alaska, która płynie za Alzacją, również może się załapać na torpedy. Ile tych torped tutaj przyjął? Mamy wsparcie, zobaczcie. Czy jest tutaj zalanie? Tak, jest zalanie. Zalanie pracuje na naszą korzyść. Ta druga salwa torped nie została wykryta jeszcze przez przeciwnika. Kolejną torpedę dostał kapitan na Alzacji. Jest szansa jeszcze, że dostanie kapitan z Alaski tutaj jakąś torpedę. Nie widzimy, co tam ten jegomość robi. No prawdopodobnie Alzacja, wykrywając te torpedy, jakby ułatwiła tutaj wyminięcie ich przez kapitana na Alasce. No i zobaczmy. Myślę, że jeszcze Alzacja jest w stanie się na torpedki załapać i prawdopodobnie się ta bitwa zakończy. Chyba że tu wpadnie frag, to wtedy jeszcze przeciwnik nie będzie miał punktów, ale myślę, że frag nam tu nie wpadnie. Ok, znowu się powtórka skończyła tak szybko, że nie zdążyłem dokończyć zdania. 314 tysięcy obrażeń, blisko prawie 315 tysięcy, 28 torped w celu, słuchajcie. Kraken, duży kaliber, wsparcie, to są najważniejsze medale, które udało się podczas tej bitwy uzyskać. Nic tylko Morgulowi pogratulować, naprawdę fantastyczna bitwa, fantastyczny wynik. Zobaczcie, 2222 expa podstawowego na przegranej i to jest więcej expa niż najlepszy zawodnik z drużyny przegranej i to jest naprawdę osiągnięcie. Podobne było ostatnio, jak widzieliście na powtórce, z Kamikadze. Jeżeli chodzi tu o zadane obrażenia, no to widzicie, większość obrażeń w zasadzie była zadana z torped. Początek tej bitwy nie był zbyt obiecujący, ponieważ trochę tych hapeków tutaj Morgul stracił, no ale końcówka ułożyła się w taki bardzo, bardzo pozytywny sposób i udało się tych obrażeń naprawdę niesamowitą ilość zrobić. Okręt zarobił 902 tysiące netto w tejże bitwie przy koncie premium, więc również zarobek tutaj naprawdę bardzo przyzwoity. No i jeszcze jest kolejny screen pokazujący uszkodzenia jakby pozostałych okrętów, tak aby można było sobie tutaj wszystko prześledzić. Moi drodzy, w tej powtórce to tyle, ja się z Wami żegnam i mówię do usłyszenia.